22 marca, w Światowy Dzień Wody, w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zorganizowano konferencję pod tytułem Racjonalne korzystanie z wód – podstawą bioróżnorodności i rozwoju gospodarczego na Sądecczyźnie. Pragnę powitać wszystkich Państwa tutaj, którzy zebraliście się, aby w sprawach związanych z racjonalnym korzystaniem z wód, taki mamy temat konferencji, w ogóle z gospodarowaniem, aby można było te kwestie poruszać, omówić. Doskonale wiem, że są tutaj fachowcy, którzy zawodowo zajmują się tego typu kwestiami. Życzę wszystkiego dobrego, miłych wrażeń i bardzo, bardzo merytorycznej konferencji, spotkania. Konferencja została przede wszystkim zorganizowana z powodu Światowego Dnia Wody, ale jest to dla nas też okazją do przedstawienia naszego projektu, 3-letniego projektu, który był z wodą bardzo mocno związany. I generalnie chcieliśmy właśnie podyskutować o sprawach, porozmawiać, jak powinniśmy się do tej wody odnosić. Czy mamy jej wystarczająco dużo? Czy ona nam przypadkiem nie ucieka? Czy nie powinniśmy jej zatrzymać? Co w ogóle jak powinniśmy ją traktować? Czy jest naszą szansą rozwoju regionu? Czy jest zagrożeniem? I te wszystkie tematy, które tutaj są poruszane, jakby starają się w jakiś sposób odpowiedzieć na te pytania. Tego dnia głos zabrali m.in. przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z Nowego Sącza, Fundacji Horyzont 360, a także Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Jeśli Państwo przypomną sobie ten slajd, w którym pokazywałem mapę Unii Europejskiej z siecią obszarów Natura 2000, to tam było pokazane, że 18% powierzchni średnio w poszczególnych krajach europejskich pokrywają obszary Natura 2000. W Polsce obszary ptasie pokrywają 16% powierzchni kraju, więc... Doliny rzeczne są ostoją bioróżnorodności z racji tego, że gospodarowanie w dolinach rzecznych od zawsze było utrudnione i człowiek miał duże trudności z pokonaniem tych barier, które narzucała rzeka i sama dolina. Te doliny zachowały w dużym stopniu swój naturalny charakter i dlatego pozostały taką ostoją pomimo zmian w przestrzeni otaczającej doliny rzeczne. W związku z tym tutaj szczególnie ważna jest ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych, które występują w dolinach rzecznych i dlatego jest to ważne z punktu widzenia ochrony całości przyrody w tej dolinie, nie tylko z racji ochrony Natura 2000. Tematem konferencji jest zrównoważone gospodarowanie wodą i w związku z tym i bioróżnorodność, i rozwój gospodarczy Sądecczyzny. To, o czym będziemy jeszcze mówić, to będziemy mówić o takim uspołecznianiu tego procesu i to na przykładzie projektu, który realizowaliśmy w Dolinie Rzeki Białej, który dotyczył walorów Rzeki Białej, ale też ich społecznego i ekonomicznego wymiaru oraz przyrodniczego oczywiście. Będziemy mówić o doświadczeniach z tego projektu i będziemy mówić o możliwościach, które dostrzegli mieszkańcy, o pomysłach, które mieli, jeżeli chodzi o obszar, na którym mieszkają i o wodę, która codziennie obok nich płynie. I być może z tego powstanie jakaś konkluzja na koniec, czy nasze doświadczenia z tamtego obszaru dadzą się na przykład przenieść w jakiś sposób na Sądecczyznę. Na konferencję zaproszono również dyrektora Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, Wojciecha Sanka, który opowiedział o innowacyjnych narzędziach edukacji ekologicznej zastosowanych w Ciężkowicach. Jesteśmy tutaj zaproszeni, żeby mówić w kontekście, jakie szanse stwarza rzeka i jak je można wykorzystać. Oczywiście to wszystko jest związane z projektem, którego ostateczny finał jest już w kwietniu, prawie 3-letni duży projekt i właśnie o tych wszystkich inwestycjach będziemy tutaj opowiadać. Konferencja zakończyła się dyskusją, po której przedstawiciele Polskiego Klubu Ekologicznego podziękowali wszystkim zebranym za udział w spotkaniu. Wzrasta
nasza świadomość, chęć ogarnięcia tych problemów i po prostu z tym trzeba dalej iść do przodu i próbować to dalej rozwiązywać. Nie ma natychmiastowo, nie znajdziemy cudownego rozwiązania. Ono nie jest podane na talerzu. My po prostu musimy myśleć, jak dalej mnóstwo rzeczy sobie usprawnić, żeby to funkcjonowało. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za przybycie, za dyskusję, za aktywny udział i właśnie w tym utwierdziliście mnie Państwo. Takie konferencje są ważne i są konieczne. Dziękuję uprzejmie.